Iran, Izrael, drony, rakiety o tym wszystkim czytacie, no i powiedzmy sobie szczerze to nie jest łatwe do zrozumienia. Zaraz uporządkujemy wszystkie informacje dotyczące irańskiego ataku na Izrael. Powiemy też, jak zginęli synowie lidera Hamasu, ale powiemy też na przykład o tym, dlaczego Europejski Sąd uznał, że sankcje nałożone na dwóch rosyjskich oligarchów są nielegalne. To jest pierwszy odcinek Świata od Zera, nowego programu na kanale Zero. Zapraszam. Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. W świecie od zera nie chcemy ścigać się na to, kto pierwszy poda wyrwane z kontekstu informacje. Chcemy tu tłumaczyć świat, dlatego będziemy wyjaśniać, co z czego wynika, jakie może mieć konsekwencje. Czasem też będziemy zwracać uwagę na informacje, które naszym zdaniem niesłusznie zostały pominięte w innych mediach. Będziemy zapraszać dla Was najlepszych ekspertów na no pierwszym tematem, w pierwszym odcinku. Tak się złożyło. Nie może być nic innego niż atak Iranu na Izrael. Wiadomo było, że ten atak ma nastąpić. Iran zapowiedział go wcześniej, chociaż nie podał daty, a zapowiedział go dokładnie człowiek, którego widzicie teraz na zdjęciu za moimi plecami, to Ali Hamenei. Najważniejszy człowiek w Iranie jego duchowy przywódca. No i zgodnie z tym, co powiedział Ali Hamenei, w sobotę wieczorem setki irańskich dronów poleciały w kierunku Izraela. Najpierw były drony, potem były też rakiety, Większość z nich, właściwie prawie wszystkie, zostały strącone po drodze. W przypadku dronów to oczywiście nie było trudne, dlatego że pokonanie trasy ponad 1000 kilometrów miało zająć tym dronom kilka godzin, więc czasu na ich namierzenie było wystarczająco dużo. Statystyki i dokładne liczby mają tutaj mniejsze znaczenie, chociażby z tego względu, że one się różnią w zależności od tego, kto je podaje, która strona je podaje. Ważne są takie rzeczy. To był pierwszy bezpośredni atak Iranu na Izrael w historii. Zwykle Iran wykorzystywał do takich ataków wspierane przez siebie bojówki albo organizacje, między innymi rebeliantów Houthi z Jemenu czy libańskich Hezbollah. Ważne jest także to, że był to irański odwet. Odwet za to, że prawie dwa tygodnie temu Izrael zaatakował irański konsulat w Syrii, w Damaszku. No i w tym ataku zginęło kilkunastu bardzo ważnych Irańczyków, trzech kluczowych generałów, w tym generał, który odpowiadał za irańskie operacje w Libanie i w Syrii. No i w związku z tym, że Teheran zapowiedział zemstę za śmierć ważnych wojskowych, przez ostatnie kilkanaście dni i siły Izraela, i siły Stanów Zjednoczonych w regionie były w stanie podwyższonej gotowości. Mówiąc wprost, były po prostu przygotowane na ten atak, dlatego, że nikt nie nie miał większych nadziei na to, że ciągłe telefony do Teheranu i namawianie Teheranu, żeby zrezygnował z odwetu, przyniosą jakikolwiek skutek. Ostatecznie wszyscy byli przygotowani, nie ma większych strat na terytorium Izraela, nie ma ofiar śmiertelnych, no i Izrael może to przedstawiać jako niezwykłą skuteczność swoich systemów. Z kolei Teheran może się chwalić i chwali się tym, że jego rakiety trafiły w dwa centra wywiadowcze Izraela, a także w izraelską bazę lotniczą. W teorii jest więc przestrzeń do tego, żeby i Izrael, i Iran miały taką furtkę, taką możliwość, żeby uznały, że sytuacja jest zakończona i nie będzie więcej ataków. Ale gdyby to wszystko było takie proste, bo nie jest. i o to zapytałam profesora Łukasza Federka z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednego z najlepszych znawców regionu w Polsce, no bo pojawiły się też takie teorie, że Iran tak naprawdę wcale nie chciał doprowadzić do znacznych strat na terytoriów Izraela, tylko chciał po prostu Izrael nastraszyć, chciał wyjść z sytuacji z twarzą i pokazać, że ten odwet przeprowadził. No to była czytelna demonstracja siły, skalibrowana. Irańskie możliwości ataku są znacznie większe niż to, co zostało zaprezentowane, czyli skala 300 środków, około 300 środków napadu powietrznego, z czego większość, bo ponad 180, to tanie i łatwe do przechwycenia drony. Ponadto Iran komunikował intencje swojego uderzenia, w, no oczywiście nie bezpośrednio Izraelowi, ale poprzez pośredników, poprzez państwa arabskie, które to też komunikowały Stanom Zjednoczonym. Więc była to w mojej ocenie demonstracja siły. A to jak ocenić skuteczność tej demonstracji siły, to jest oczywiście rzecz, rzecz odrębna. Bowiem no z jednej strony można powiedzieć, że to jest tylko... Siedem pocisków balistycznych uderzyło w cele w Izraelu. No ale z drugiej strony, to jest pewnego rodzaju wyznacznik skuteczności. To podkreśla, że pociski balistyczne są nadal bardzo groźną bronią w arsenale Iranu najgroźniejszą. Izrael ustami swojego premiera, uważanego za Jastrzębia, już zapowiedział, że nie może tej sytuacji pozostawić bez odpowiedzi. Ale to znowu. Nie spodoba się Stanom Zjednoczonym i wydaje się, że po tym, co powiedział Joe Biden, że uważa, że nie powinno dojść do jakiegokolwiek odwetu, to Stany Zjednoczone będą robiły wszystko, żeby Izrael przed takim działaniem zniechęcić. Jaki może być więc teraz rozwój wypadków? Stany Zjednoczone nie chciałyby, żeby doszło do jakiegokolwiek ruchu ze strony Izraela. Natomiast Izraelczycy mają w tym momencie trzy opcje: nie robić nic, zrobić uderzenie, powiedzmy nazwijmy je symboliczne, czyli właśnie jednorazowy rajd lotniczy, no albo rozpocząć kampanię, która miałaby na, na celu zdegradowanie, realne zdegradowanie zdolności yy, yy, irańskich. No ta trzecia opcja byłaby bardzo kosztowna dla Izraela. Myślę, że nie jest niemożliwa, też nie możemy jej wykluczyć na dzień dzisiejszy, bo no wymagałaby wielokrotnych uderzeń lotniczych na te same cele, powtarzanych degradacji irańskiej obrony przeciwlotniczej. To byłoby to wstęp do, do długo do trwającej tygodniami kampanii powietrznej, niosącej ryzyko bardzo dużej eskalacji i byłby to, byłoby to preludium do, do wojny pełnoskalowej na Bliskim Wschodzie. Nie sądzę, żeby to był główny scenariusz rozważany przez, przez Izrael, natomiast no, nie możemy go wykluczyć w tym momencie. Izrael i Iran są w sytuacji, w której obydwa te kraje w tym momencie mają potencjał wzajemnego odstraszania. Trudno jest wyobrażać sobie scenariusz, w którym doszłoby do pełnego zniszczenia potencjału bojowego Izraela przez Iran w aktualnym stanie rozwoju technologicznego i rozwoju potencjału obu tych państw. Oczywiście dużym znakiem zapytania jest potencjał nuklearny który posiada Izrael, choć prowadzi politykę niejednoznacznego komunikowania w tym zakresie, a z kolei Iran nie posiada jeszcze broni nuklearnej, ale jest państwem na progu posiadania tej broni nuklearnej. Pytanie: czy Izrael byłby w stanie samodzielnie zniszczyć ten potencjał irański, potencjał nuklearny, prawda, który może być zagrożeniem egzystencjalnym dla, 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 dla Izraela? Prawdopodobnie nie na tym etapie. Dwa mocarstwa regionalne w obliczu redukcji zaangażowania państwa zewnętrznego czyli supermocarstwa Stanów Zjednoczonych, w jakimś stopniu próbują zabezpieczyć swoje strefy wpływów. Tyle tylko, że ta strefa wpływów regionalna Iranu jest znacznie większa niż Izraela, ponieważ to Iran ma potencjał z uwagi na kompozycję, chociażby kulturową regionu, pozyskiwania sojuszników, Izrael ma znacznie mniejszą. Ten bliskowschodni węzeł gordyjski, bardzo trudny do zrozumienia, nie ma się tutaj co oszukiwać, komplikuje się tutaj teraz coraz bardziej. No i jeden wniosek wydaje się oczywisty, że Zachód stracił swoją zdolność do odstraszania przeciwników. No bo to wszystko układa się w jeden ciąg. Moskwa, Rosja, Hamas, rebelianci Huti Teraz Iran. Ten atak Iranu wydaje się o tyle bardziej niebezpieczny, jeśli chodzi o ryzyko eskalacji tego konfliktu, że wciąż nierozwiązana pozostaje sytuacja w strefie gazy. Wciąż wydaje się, że nikt nie ma pomysłu, jak doprowadzić tam do pokoju. Za chwilę opowiem Wam, co ważnego w tym tygodniu zdarzyło się właśnie w strefie gazy. Najważniejsza informacja stamtąd, z tamtego tygodnia, moim zdaniem, jest taka, że zginęło trzech synów. Ismaila Hani. Zastanawiacie się pewnie, kto to taki. Ismail Hani to jest lider palestyńskiej terrorystycznej organizacji Hamas, która tak naprawdę administruje strefą gazy. Jego trzech synów podróżowało samochodem. Ten samochód, podobnie jak to było w przypadku właśnie polskiego wolontariusza organizacji World Central Kitchen, ten samochód został przez Izraelczyków zbombardowany. Zginęło trzech synów lidera Hamasu, zginęły też ich dzieci te informacje najpierw podał sam Hamas, potem potwierdziło ją też izraelskie wojsko. No i to jest bardzo dobry moment, żeby zadać sobie pytanie, kto Hamasem kieruje, kto kieruje działaniami Hamasu i skąd nimi kieruje. Czy rzeczywiście tych trzech synów lidera Hamasu zginęło dlatego, że Izrael jako cel postawił sobie zlikwidowanie dowództwa organizacji, która stała się... Wrogiem numer jeden po 7 października. Te pytania postanowiłam zadać absolutnemu ekspertowi w tym temacie Kacprowi Rękawkowi z organizacji International Center for Counter Terrorism w HADZE. Ta organizacja nie ma swojej nazwy po polsku, ale możemy ją przetłumaczyć jako Międzynarodowe Centrum Zwalczania Terroryzmu. No i zapytałam właśnie o to, czy Ismail Hanija, to jest. Absolutny przywódca Hamasu, osoba, która o wszystkim decyduje w tej organizacji. Nie, to znaczy to jest człowiek, to jest tak bym powiedział, przekładając na nasze realia, politruk Hamasu. Oni wszyscy zaczynali gdzieś tam na styku działalności charytatywnej, terrorystycznej z czasem politycznej, dlatego że każdy się profiluje, tak? idzie, idzie w różną stronę. Akurat pan Hanija no to jest człowiek, który dzierżył swego rodzaju tę najbardziej widoczną polityczną funkcję, no bo był premierem z ich ramienia, więc trudno tutaj mówić o kimś, kto, kto planował ataki terrorystyczne, Hamasu na, na, na Izrael, czy nie wiem, zakup rakiet, czy szmuglowanie rakiet z Iranu gdzieś gdzieś do Strefy Gazy. Natomiast to jest człowiek tego zewnętrznego kierownictwa, który przebywa w różnych miejscach poza, poza, poza Strefą Gazy, absolutny top tej organizacji, ale to nie jest przywódca. To nie jest sam. To jest członek, bym powiedział swego rodzaju takiego kolegialnego kierownictwa. Tejże, tejże organizacji. Absolutnie bardzo, bardzo, bardzo wpływowa osoba. Kiedyś celem numer jeden, i myślę, to wróciło, Izrael o tym mówi, jest Jaya Shinwar, czyli taki, bym powiedział, przywódca militarny w strefie gazy. Ja pamiętam, będąc w Izraelu na wielkiej konferencji antyterrorystycznej, która w Herzlii się odbywa co roku i odbyła się w tym roku też miesiąc przed, przed atakiem Hamasu, bo to jest zawsze wrzesień każdego roku, tam się zawsze dyskutuje, czy Jaya Shinwar to jest, to powinien być cel, dla izraelskiego drona czy dla izraelskiego lotnictwa. I według mnie to jest numer jeden, bo to będzie człowiek, o którym się będzie mówiło, że to on zaplanował, on doprowadził do tego pogromu, tak naprawdę, który miał miejsce 7 października 2023 roku. On będzie tą jedynką. Polityk siedzący kiedyś w Damaszku, a dzisiaj gdzieś tam w Doha czy w innym miejscu, dla Izraelczyków celem numer jeden nie będzie łatwiej też trafić kogoś takiego w strefie gazy, no bo Izrael tam ma tysiące swoich żołnierzy. Zdecydowanie trudniej jest, że tak powiem, dosięgnąć kogoś, kto przebywa w innym kraju, gdzie trzeba przygotować dla tego całą taką specjalną operację. I też pamiętajmy o tym, no były takie przypadki w przeszłości, gdzie dla Izraela właśnie tego typu operacje kończyły się no bym widział, międzynarodowymi skandalami. Przyznam szczerze, że mnie zdziwiło to, że sam Ismail Hanija mieszka. W Katarze, a jego dzieci mieszkały w strefie gazy. W strefie gazy Izrael też atakował na początku takie cele, które nazywał taką Dochą w gazie. Czyli to takie lepsze, najlepsze budynki, najlepsze takie osiedle w północnej części tejże strefy gazy, gdzie też dość luksusowo mieszkała część, część, czy część rodzin przywódców tejże organizacji, one się w jakimś stopniu rozpieszły, oni są też w ciągłym ruchu. Więc muszą też na siebie uważać, więc ja myślę, że to też jest tak, że być może to, co się stało po październiku 2023 roku, jaką, jaką, 23 roku jakąś część jego rodziny po prostu tam zastała. Tego nie wiemy, więc to, tego bym tak nie upraszczał, natomiast oczywiście samo to biuro polityczne, tak to nazwijmy, oni sami, są poza, poza strefą gazy, no bo zdają sobie sprawę, że byliby po prostu perfekcyjnym, perfekcyjnym celem, próbują wykorzystać po prostu tę katarską, e, katarską ochronę na tyle, na tyle na ile mogą. Cały czas trwają rozmowy pokojowe, które mają doprowadzić do końca walk w strefie gazy. Czy koniec izraelskiej operacji będzie miał miejsce wtedy, kiedy... Te rozmowy pokojowe zakończą się sukcesem, czy jednak dopiero wtedy, kiedy Izrael zrealizuje swoje cele militarne, a jeżeli tak, to jakie są te cele? Zlikwidowanie dowództwa organizacji? Ja myślę, że odpowiedź jest tak na oba, oba pytania. Pani redaktor powiedział tak, bo rozmowy, rozmów bezpośrednich nie będzie, ale zawsze takie rozmowy mogą prowadzić Egipcjanie i służby specjalne Egiptu, które będą robiły za takiego... Przekazywacza wiadomości, jeżeli mogę taki taki pas transmisyjny. Więc to, to Izraelczycy nie, nie będą się przed tym zapierać. Natomiast oni nie usiądą przy stole z Hamasem, tu rozmowy nie ma. I druga sprawa tak: oni dążą do militarnego zwycięstwa, tylko wszyscy się teraz ich pytamy, to gdzie jest to zwycięstwo? I jest myślę, wielki problem, bo Hamas jest organizacją tak wrośniętą w tę tkankę społeczną, że tam nie ma licznika, że jak zastrzelimy tylu, to ich już nie ma. Albo jak zniszczymy tyle tuneli, to ich już nie ma, bo to jest też organizacja, która jest w głowach i niestety w sercach jakiejś części Palestyńczyków. Część Palestyńczyków jest też jej zakładnikami, powiedzmy sobie z tego szczerze. To szczerze. Ja myślę, że ich atak na Gazę to jest w ogóle próba zniszczenia takiego systemu hamasowskiego w Gazie, bo pamiętajmy, pani redaktor, że system hamasowski to nie są tylko ludzie z bronią. To są szpitale, przedszkola, już nieistniejące w pewnym stopniu, bo zbombardowane, ale to jest ten cały system społeczny, który Hamas utrzymywał i teraz jego. Zniszczenie może spowodować, że kontrola Hamasu nad ludźmi na terenie gazy będzie mniejsza i być może pojawi się tam ktoś nowy, tak? Że zamienimy jednego gracza na innego, może ten przyszły gracz będzie dla nas bardziej pozytywny. Nie wiem, Izraelczycy, panie, że już raz coś takiego zrobili. Na początku lat 80., kiedy jeszcze bojowali z OWP i Aserem Arafatem, który był takim profilu nacjonalistyczno-lewicowym, przychodzili do nich aktywiści islamistyczni, w tym szejk Ahmed Yassin, założyciel Hamasu. I dla Izraelczyków taki człowiek był fantastyczny, bo on nie był Arafatem. Tak, rób sobie swoją pracę charytatywną, społeczną, religijną, a potem, ileś lat później, ups, jest z tego największa organizacja terrorystyczna, która nam zagraża. Więc jest możliwe, że ten proces się powtórzy, ale można sobie kupić parę lat w tak zwanym międzyczasie. Ja mam wrażenie, że to jest uderzenie do momentu, kiedy ta infrastruktura nie legnie w gruzach, ale nie tyle budynki, tylko ten cały system ogarniający populację, to jest raz. A dwa, kiedy nie powstanie jakiś pomysł na to, kto by tych Izraelczyków mógł tam zastąpić i kto tak naprawdę tą strefą gazy mógłby, mógłby rządzić, bo oczywiście autonomia palestyńska z zachodniego brzegu teraz się będzie zapierała rękoma i nogami, że ona absolutnie tego na siebie nie weźmie. Ale znowu świat się posuwa do przodu, czy za pół roku będzie mówiła to samo, czy za rok? Nawet jeżeli zdaniem naszego eksperta to nie Ismail Hania jest najważniejszą postacią w Hamasie, która rzeczywiście odpowiada za planowanie walk, planowanie operacji terrorystycznych, no to jednak jest to postać z absolutnego kierownictwa tej organizacji. I sam Ismail Hanija powiedział już po tym, jak zginęło trzech jego synów, że. Śmierć i krew jego synów nie jest wcale droższa niż innych jego rodaków ze strefy gazy. Ale czy rzeczywiście tak jest? No bo jeżeli poczytamy sobie w internecie, kim jest Ismail Hanija, gdzie mieszka, właśnie w Katarze i jak żyje przede wszystkim, no to absolutnie nie koresponduje to z tym, żeby uważał, że krew jego dzieci jest tak samo ważna jak krew jego rodaków. Dlatego, że według śledztw dziennikarskich, majątek Ismaila Hani szacowany jest na 2,5 miliarda dolarów. On stworzył małe imperium finansowe, jest potentatem na rynku nieruchomości. Jego firmy budowlane, bo, bo właśnie to jest taka, takie deweloperskie imperium, y mają firmy, 30-40 firm z branży nieruchomości budowlanej w Turcji, w Katarze, w Algierii, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Sudanie, więc jest to Potężna organizacja z potężnym zapleczem finansowym. W internecie pojawiły się zdjęcia, jak synowie Ismaila Hani wylegiwali się na łóżkach w siedmiogwiazdkowych hotelach, podczas gdy rodacy Ismaila Hani i, i jego synów mieszkali właśnie w takich warunkach. Bo jak widzicie te zdjęcia teraz za mną ze strefy gazy właśnie, to jest to dojmujące doświadczenie. A nędza w strefie gazy to nie jest tylko kwestia tej operacji izraelskiej, która zaczęła się 7 października. Tylko strefa gazy była blokowana przez Izrael latami problemy z prądem, a również rodzina Ismaila Hanii sprzedawała prąd mieszkańcom strefy gazy, dlatego że oni również byli właścicielami generatorów prądu, które zostały tam y, ustawione, po prostu po to, żeby życie mogło się tam toczyć. To te problemy z prądem, problemy z żywnością, potrzeba działalności organizacji humanitarnych to była rzeczywistość strefy gazy przez ostatnie lata, a nie przez ostatnie miesiące. Więc te luksusy, w których do tej pory żyje rodzina Ismaila Hani'i, dlatego że on ma łącznie 13, miał 13 synów i córek, trzech synów teraz w tym ostatnim nalocie zginęło, oni opływają w luksusy. Ich życie w żaden sposób nie koresponduje z życiem zwykłych mieszkańców strefy gazy. Gazeta Bill opisywała nawet, że Ismail Hani'i, prywatnym odrzutowcem, lata sobie do Moskwy, która wspierała bojowników Hamasu, przeprowadzała dla nich szkolenia, członkowie Hamasu byli w Moskwie podejmowani wielokrotnie, latał sobie prywatnym odrzutowcem do Teheranu, który też nie jest dla nikogo tajemnicą, że Hamas i działalność terrorystyczną licznych bojówek w regionie wspiera, a teraz y, być może wszyscy obawiają się bezpośredniej konfrontacji Izraela z Iranem właśnie w odwecie za ostrzał izraelski na konsulat właśnie Iranu w Damaszku i ta układanka w regionie jest niezwykle trudna ten Iran odgrywa tutaj też ogromną rolę i do Iranu właśnie Ismail Hajinia prywatnym odrzutowcem również latał także prowadzi absolutnie ekstrawagancki tryb życia będąc liderem tak zwanej dyplomacji Hamasu w momencie kiedy jego rodacy po prostu cierpią w Strefie Gazy i, i brakuje jedzenia, brakuje szpitali, brakuje opieki medycznej, brakuje absolutnie wszystkiego. No, ale o ile były wątpliwości, czy wiedział, że 7 października był przygotowywany atak Hamasu na Izrael, no to takie zdjęcia pojawiły się potem w sieci, które możemy Państwu teraz pokazać. To jest właśnie Ismail Hanija, który dziękuje Allahowi właśnie za to, że udało się ten atak przeprowadzić. Na pewno tak nie wyglądają po prostu tunele pod Strefą Gazy, w których. Przebywają bojownicy Hamasu, którzy prowadzą działania na miejscu. Nie jest to też w ogóle nic no, nowego, bo nazwisko Osama Bin Laden na pewno wszystkim wam coś mówi. I jego ojciec również był absolutnym potentatem, jedną z najbogatszych postaci w świecie arabskim, potentatem również na rynku nieruchomości. Też prowadził ekstrawagancki tryb życia, wydawał mnóstwo pieniędzy na luksusy, na ustach mając oczywiście walkę z niewiernymi, ale na te śmierć wysyłając. Nie siebie. Wyobraźcie sobie sytuację. Jedna z dzielnic Sztokholmu. wieczór 39-letni Mikael Janicki razem ze swoim 12-letnim synem na rowerach wybrali się na basen. Musieli przejechać tunelem pod wiaduktem. No i w tym tunelu spotykają grupę młodych ludzi, którzy coś do nich mówią. Oni przejeżdżają dalej. Potem 39-latek wraca sam do tej grupy młodych ludzi coś do nich mówi dochodzi do wymiany zdań potem pada strzał i mikał janicki ginie na miejscu na oczach swojego dwunastoletniego syna a polisie wyträffat frågar om han har någon anknytning till kriminalitet men absolut inte helt oskyldig de ända han levde för va sin ta historia wstrząsnęła Szwecją, ale wstrząsnęła także Polską, bo 39-letni Mikael Janicki był Polakiem, jak później powiedziała jego rodzina, która również przyjechała na miejsce tej tragedii, na której teraz cały czas zapalane są świece, ludzie składają kwiaty, dlatego że problem gangów w Szwecji. To nie jest problem, który powstał wczoraj. To jest problem, który miał zostać rozwiązany już w zeszłym roku, kiedy premier Szwecji zapowiedział wykorzystanie wojska do walki właśnie z młodocianymi gangami. Ta sprawa na tyle jest ważna dla szwedzkich władz, że tamtejszy premier od razu opublikował oświadczenie, wypowiedział się również, powiedział, że jest myślami razem z ofiarą, z chłopcem, z synem Mikaela Janickiego i z ich bliskimi. Powiedział też, że Zorganizowana przestępczość to jest bolączka właśnie szwedzkiego rządu i że ona terroryzuje otwarte szwedzkie społeczeństwo. No i tutaj warto się cofnąć do września zeszłego roku, bo to we wrześniu zeszłego roku szwedzki rząd ogłosił, że, wykorzy że zacznie wykorzystywać wojsko do właśnie z młodocianymi gangami. Wtedy również szwedzki rząd przyznał się do wielu błędów w polityce imigracyjnej. Przyznał się do tego, że nie wszystko, jeśli chodzi o przyjmowanie migrantów w tym kraju poszło tak, jak szwedzkie władze by sobie tego życzyły. Miało dochodzić do Większej liczby kontroli, no i od tego września, jeżeli policzymy sobie, no to minęło już pół roku. I ta sytuacja pokazała mieszkańcom Szwecji, że to wykorzystanie wojska to szumne zapowiedzi, ale za wiele się w tej sprawie. Nie zmieniło, no bo jeśli popatrzymy na statystyki, no to w Szwecji rocznie dochodzi do ponad jednego morderstwa na 100 tysięcy mieszkańców. Sama ta statystyka może nie robi tak ogromnego wrażenia, ale jeśli pomyślimy sobie, że to jest dwa razy więcej niż w Polsce i jeżeli jeszcze do tego dołożymy informację, że jeśli chodzi o liczbę morderstw, zabójstw z użyciem broni palnej, no to Szwecja jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej i na drugim w Europie. No to już robi większe wrażenie. A jeżeli jeszcze do tego dodamy informację, że pierwsza w Europie pod względem właśnie liczby zabójstw z użyciem broni palnej, podkreślam, jest Albania i zostawimy Szwecję, którą uważaliśmy przez lata za dostatnio żyjące spokojne społeczeństwo z Albanią, która kojarzy nam się z gangami, z mafią, z bandyterką, no to jest to uderzające porównanie. No i rzeczywiście dla szwedzkich władz jest to kolejny dzwonek alarmowy. Kolejna sytuacja, w której mu, z której muszą wyciągnąć wnioski, i te zapowiedzi, że wojsko pomoże sprawić, by na ulicach szwedzkich miast znowu było bezpiecznie, musi przestać być zapowiedzią tylko na papierze. Ona musi wejść w życie, dlatego że Szwedzi, patrząc nawet na to, co się działo po tym zabójstwie w Sztokholmie, w mediach społecznościowych, Szwedzi są coraz bardziej oburzeni i coraz więcej zachowań ksenofobicznych ze strony szwedów będzie się po prostu powtarzało, będzie coraz więcej niechęci do imigrantów, których Szwecja przyjmowała przez lata tak chętnie. Ukraina to jest temat, który będzie się pojawiał w każdym świecie od zera, albo przynajmniej w prawie każdym świecie od zera. Ja Osobiście czuję wewnętrzny bunt, kiedy słyszę, że jesteśmy już zmęczeni wojną i że ile można mówić o tej wojnie na Ukrainie. To nas tak bezpośrednio dotyczy, że naprawdę powinniśmy wiedzieć, co tam się dzieje. Powinniśmy jako społeczeństwa wywierać również presję na polityków, żeby ta pomoc do Ukrainy cały czas płynęła jak najszerszym strumieniem. Te informacje z Ukrainy z ostatniego tygodnia, na które ja zwróciłam uwagę, to jest zaproszenie Wołodymyra Zeleńskiego dla Donalda Trumpa, bo jak powiedział Wołodymyr Zełęński, chciałby, aby Donald Trump przyjechał i zobaczył wszystko na własne oczy, żeby po prostu wyciągnął z tego wnioski. To oczywiście nawiązanie tego, że w mediach amerykańskich pojawiły się spekulacje na temat tak zwanego planu Donalda Trumpa, bo Donald Trump podkreślał wielokrotnie, że wojnę na Ukrainie mógłby zakończyć w 24 godziny. No i jedna z gazet opublikowała informacje, które gdzieś Donald Trump miał przekazać w jakiejś nieformalnej rozmowie, że namawiałby Ukrainę do oddania przynajmniej części tych nielegalnie przez Rosję okupowanych terytoriów, na co Ukraińcy nie chcą się zgodzić za każdym razem. Ukraińskie władze podkreślają, że nie ma ich zgody na oddanie chociażby kawałka ukraińskiej ziemi, dlatego że nie po to w tej chwili giną ukraińscy żołnierze. Jest to niezwykle trudna sytuacja w tym kontekście. No ale niemalże od razu usłyszeliśmy z Waszyngtonu odpowiedź od przedstawicieli Partii Republikańskiej, że Donald Trump do Kijowa nie pojedzie. Dlaczego? Dlatego, że nie jest w każdym razie na razie urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych. To była krótka, odpowiedź ucinająca właściwie ten temat, a sam Wołodymyr Zełański to zaproszenie wystosował w wywiadzie dla koncernu Axel Springer, dla dziennika Bild i w tym wywiadzie padły jeszcze inne słowa bardzo gorzkie pod adresem... Niemiec. Właściwie można było wyciągnąć takie, mieć takie wrażenie, że Wołodymyr Zaoeński był bardzo zniecierpliwiony polityką Niemiec i brakiem zgody władz w Berlinie, żeby Ukrainie przekazać rakiety manewrujące Taurus. Wołodymyr Zaoeński mówił o tym, że sojusznicy Ukrainy mają broń, która mogłaby pomóc na froncie. A na tym froncie dramatycznie brakuje amunicji, ale tej broni nie przekazują. I apel za apelem, apel za apelem Kijów przekazywał, a w tej chwili już w wywiadzie konkretnie dla niemieckich mediów e, Wołodymyr Zeleński wprost pokazał, jak bardzo jest zniecierpliwiony. I warto tutaj posłuchać fragmentu teraz programu Ground Zero, e, dlatego że jego prowadzący generał Raymond Andrzejczak i e, Sławomir Dębski czyli szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, spędzili kilka dni w Kijowie. Rozmawiali z najważniejszymi osobami, które odpowiadają za ukraińską operację. Generał Andrzejczak rozmawiał, rozmawiał też z generałem Syrskim, czyli głównodowodzącym ukraińskiej armii. I oni również mieli swoje przemyślenia właśnie jeśli chodzi o tę pomoc dostarczaną Ukrainie i o sytuację na froncie, która wcale nie jest teraz łatwa. Posłuchajmy. Ten optymizm jest mocno, mocno ograniczony na Ukrainie, no i oczywiście prezydent Łęcki tutaj widząc tą dynamikę, czyli ten pakiet, który ciągle jest niezatwierdzony, tak w Stanach Zjednoczonych. Kraje europejskie, które mają potężne wyzwania z produkcją amunicji, to, że no nie ma tutaj na, na froncie żadnych sukcesów, no i Rosjanie odrabiają lekcje. Nawet w samej amerykańskiej narracji się pojawiły różnice, tak co innego powiedział Austin, mówiąc o tym, że, że Rosja ponosi ciężkie straty, a jeden z zastępców tutaj z sekretarza stanu powiedział, że jednak Rosja się już się Tak, Campbell powiedział, że się już odbudowa, odbudowała. Tak. Więc to, to pokazuje, że oczywiście też Załęski tutaj w, w tym wywiadzie dla polityków wykorzystał tą argumentację, ale mówię, jak ja to czytałem, to dawno się tak nie, nie oberwało tutaj no, Zachodowi, a zwłaszcza tym Amerykanom i Niemcom, tak, za, za właśnie opieszałość w. W pomocy? Jeśli ktoś z Was jeszcze nie obejrzał całości, rozmowy generała Andrzejczaka i Sławomira Dębskiego z Ground Zero z poniedziałku to bardzo do tego zachęcam dlatego że może minęło od programu kilka dni ale ich przemyślenia i to na co zwracają uwagę jeśli chodzi o sytuację w Ukrainie jest cały czas aktualne często w komentarzach zwracacie uwagę też na to czy w Ukrainie czy na Ukrainie ja będę się trzymała tego żeby mówić w Ukrainie mimo tego że zwyczajowo w Polsce przyzwyczailiśmy się do tego na dlatego że wielokrotnie w rozmowach z Ukraińcami Ukraińcy i zwracali uwagę na to, że dla nich to jest ważne, żeby mówić w, bo to bardzo podkreśla ich państwowość. Językowo ja rozumiem, że na Słowacji, na Węgrzech i nie jest to dla mnie w tej chwili spór na poziomie językowym, tylko jeżeli Ukraińcy lepiej czują się z tym, że ja będę mówiła w Ukrainie, a nie na Ukrainie, to wydaje mi się, że to jest bardzo mała rzecz, którą mogę zrobić, żeby podkreślać tę ich, ich państwowość, którą Rosja tak często próbuje podważać. A sytuacja ta, o której właśnie była mowa w Grand Zero na na ukraińskim froncie jest bardzo trudna. Ten ostatni tydzień to między innymi ostrzał największej elektrociepłowni w obwodzie kijowskim i to ciągłe obawy ostrzały, ale też obawy o zmasowaną kolejną rosyjską operację, jeśli chodzi o Charków. Charków to jest drugie miasto Ukrainy leżące bardzo blisko rosyjskiej granicy i jeżeli cofniemy się w czasie i przypomnijmy sobie, co się działo przed 24 lutego 2022 roku, to właśnie dziennikarze w Charkowie pytali o te nastroje, o to, czy o te obawy przed rosyjską inwazją, czy ona nastąpi, czy ona nie nastąpi, dlatego, że to było takie miasto symbol. No i teraz władze w Kijowie boją się, że dla Rosji to cały czas jest miasto, symbol, które Rosja będzie próbowała zdobyć albo będzie je próbowała zrównać z ziemią. Maksymum uwagi Зараз Харкову, енергетичній ситуації, підтримці людей, бізнесу в місті в області, максимум протидії російським планам щодо Харкова. Звертаю це тут теж увага на виповідь Володимира Путіна. Którą wypowiedział tuż po wygranych przez siebie niby wyborach prezydenckich, oczywiście z oszałamiającym wynikiem. On wtedy właściwie nie mówił o wyniku wyborów, o tym czy się cieszy, czy się nie cieszy, ale w Centralnej Komisji Wyborczej w Rosji mówił o tym, że być może na Ukrainie będzie konieczne stworzenie strefy sanitarnej. W moich uszach zabrzmiało to koszmarnie, ale Władimir Putin coś miał na myśli. I takie Przynajmniej, na ile jestem w stanie sobie to wyobrazić, to ta strefa to pewnie miałaby być, nie wiem, 100 kilometrów spalonej ziemi. Ukraińcy bardzo obawiają się tego, że to właśnie Charków po takich miejscach jak Mariupol, który był równany z Ziemią, po Bachmucie, który był równany z Ziemią, po Awdziivce, która była równa z Ziemią, że teraz Charków będzie właśnie również. Równany z Ziemią. A biorąc pod uwagę te braki amunicji w ukraińskiej armii, a mówimy o nich wciąż i my jako dziennikarze, i oczywiście Ukraińcy cały czas to podkreślają, trochę tak jakby też narażając się na, na te rosyjskie ataki, ujawniając to, że nie mają tej amunicji, mają mniejsze pole do manewru, żeby się po prostu przed tymi kolejnymi rosyjskimi atakami, m.in. na Charków, właśnie bronić. Warto też jeszcze zwrócić uwagę, jeśli chodzi o ten ostatni tydzień w Ukrainie, na Przyjętą przez ukraiński parlament ustawę, która obniża wiek poboru do wojska z 27 do 25 lat, był przed tym duży opór w społeczeństwie. Też ta nowa ustawa zmienia sposób dostarczania tego wezwania do wojska. Może to już być to wezwanie dostarczone drogą elektroniczną. Ta ustawa wejdzie w życie wtedy, kiedy podpisze ją prezydent Wołodymyr Zełański. A jeszcze raz nawiążę do Ground Zero. Ukraina broni się naprawdę. Heroicznie. I chciałam Wam pokazać jeszcze jeden tweet, który na pewno bardzo obrazuje tę sytuację, na ile dzielni są Ukraińcy. Dziennikarz śledczy Robert Van der Norda zamieścił właśnie taką mapę z zupełnie innej perspektywy, niż my na nią patrzymy w Polsce, i ona pokazuje po prostu te dysproporcje sił. Sił, którymi dysponuje Rosja i sił, którymi dysponuje Ukraina. Warto tę mapę zapamiętać. Teraz fragment świata od zera, w którym ja naprawdę jestem oburzona. Dwie, te dwie postaci, które teraz wam pokazujemy, to jest Piotr Awen i Michał Friedman, dwóch rosyjskich oligarchów. Ten drugi jest bardziej znany niż ten pierwszy. To są bankowcy jedni z najbogatszych ludzi w Moskwie, którzy zostali wpisani na listy sankcyjne po. Rosyjskiej inwazji na Ukrainę. I nie chcę was zanudzać teraz procedurami i pierwszą instancją, i kiedy te sankcje, na jaki okres czasu były nałożone, chodzi mi o sam mechanizm. Ci panowie odwołali się do Europejskiego Trybunału, twierdząc, że nie ma wystarczających dowodów na ich związki z Putinem i że te sankcje zostały nałożone niesłusznie. I Europejski Sąd. Przyznał im rację, przyznał, że zostali nielegalnie wpisani na listy sankcyjne. To zostało podzielone na okresy. Tutaj chodzi o pierwszy rok, dlatego mówię, że dużo tutaj jest technicznych detali, ale chodzi mi o sam fakt, że Rosjanie trochę pokonują nas własną bronią czyli wykorzystują naszą praworządność mam na myśli oczywiście tutaj w całości Unię Europejską wykorzystują przepisy, wykorzystują to, na czym w zasady, na których opiera się świat zachodni, czyli między innymi domniemanie niewinności, bo że w Rosji żadne domniemanie niewinności nie obowiązuje, no to chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, no i składają takie pozwy. No i teraz problem jest taki, że. W całej Europie i nie tylko w Europie jest, są zamrożone rosyjskie konta, e, zarekwirowane rosyjskie jachty i nie tylko jachty, nieruchomości, wille, mnóstwo rosyjskich luksusów, z których najbogatsi Rosjanie cieszyli się latami, ale one są zatrzymane. One wciąż są własnością tych Rosjan. Problem właśnie jest z tym, żeby, żeby to spieniężyć, bo te państwa, które zatrzymały, zamrażały te, zatrzymywały te nieruchomości, czy właśnie te wille, czy jachty muszą je cały czas utrzymywać. No i teraz kwestia jest tego, że ci oligarchowie Właśnie odwołują się do europejskich sądów, jeżeli kolejne wyroki będą wyglądały właśnie w taki sposób, że dowodów, że być może te osoby mają bliskie kontakty z Władimirem Putinem, ale to jeszcze nie jest wystarczający dowód na to, że wspierały rosyjską inwazję na Ukrainie. No i idąc tym tropem, to za chwilę okaże się, że wszystkie te rosyjskie nieruchomości i zamrożone pieniądze trzeba będzie po prostu tym Rosjanom oddać. Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Nie mam pojęcia. Na pewno jest mnóstwo prawników, którzy pracują nad tymi kolejnymi pakietami sankcyjnymi i nad tym, żeby te sankcje europejskie, światowe sankcje nakładane na Rosję były coraz bardziej szczelne, no bo Rosja dwoi się i troi, żeby je oczywiście obchodzić, wykorzystując do tego państwa trzecie. Więc jeżeli ja słyszę, że Ukraińcy w momencie, kiedy rosyjska rakieta spada na ukraińskie terytorium i oni te rakiety rozbierają na części pierwsze, to znajdują tam komponenty z państw zachodnich, no to chyba nie tak to powinno wyglądać. I chyba nie tak to, Powinno wyglądać, jeśli chodzi właśnie o sankcje nakładane na, na rosyjskich oligarchów. No bo trudno sobie wyobrazić teraz, jakie to miałyby być dowody, że oni rzeczywiście tę inwazję popierali czy nie popierali. Mamy dwóch panów, którzy odpowiadali za jeden z największych rosyjskich banków, więc za rosyjskie finanse te, te finanse są niezbędne do prowadzenia wojny. I oczywiście rozumiem, że trudno o te żelazne dowody, a sąd musi się opierać na przepisach prawa. Ale wyobrażam sobie, że jednak jest to problem, z którym powinniśmy coś zrobić, żeby się nie okazało, że teraz po prostu będzie cała seria wygranych przez rosyjskich oligarchów procesów właśnie w unijnych sądach. Bo takie sformułowania, które Piotra Avena i Michała Friedmana, które padały w rosyjskich mediach, że oni teraz nie wiedzą, czy mogą zatrudnić kogoś do sprzątania, albo czy mogą zapłacić komuś, kto sprząta, żeby ten ktoś też nie został wpisany na, na listę sankcyjną, bo się okaże, że ten ktoś. Też wspiera rosyjską inwazję na Ukrainie. To jest jednak drwienie sobie z europejskiego systemu prawnego. Tak to w każdym razie odbieram. Warto tutaj zacytować wpis w PiS mediach społecznościowych Iwana Żdanowa. To jest dyrektor Fundacji Walki z Korupcją, czyli tej Fundacji Aleksieja Nawalnego, który zmarł w kolonii karnej, właściwie został zamordowany przez reżim Władimira Putina, niezależnie od tego, jaka była ostateczna przyczyna. Jego śmierci to był przez lata po prostu męczony i torturowany. No i Iwan Żdanow napisał, że zniesienie sankcji wobec Friedmana i Avena jest po prostu niebywałą hańbą i klęską całej europejskiej polityki sankcyjnej. No trudno się z tym nie zgodzić, chociaż sami współpracownicy Aleksieja Nawalnego mieli taki moment około roku temu, że uważali, że być może trzeba właśnie tym rosyjskim oligarchom dać szansę ucieczki z Rosji, żeby oni porzucili Władimira Putina. No nic takiego. Nie ma w tej chwili miejsca, widocznie ten system rosyjskich powiązań finansowych, finansowania, także interesów samego Władimira Putina jest na tyle skomplikowany, że nikt z tej sieci wyplątać się już tak łatwo po prostu nie może. W tle zrobiło nam się teraz czerwono, bo przenieśliśmy się do komunistycznych Chin, ale od Rosji wcale. Nie odchodzimy daleko, dlatego że chodzi o wizytę Siergiego Ławrowa w Pekinie, czyli rosyjskiego ministra spraw zagranicznych. Ta wizyta... Trochę jakby owiana tajemnicą, niewiele o niej wiemy. Co prawda, wystąpili i rosyjski, i chiński minister spraw zagranicznych, wystąpili wspólnie na konferencji prasowej, ale padły tam jakby takie wyuczone formułki o strategicznym partnerstwie, o walce z hegemonią Stanów Zjednoczonych. Szefowie dyplomacji Rosji i Chin powiedzieli też właściwie wprost, że jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ będą dalej. Paraliżować jej pracę. No, Rada Bezpieczeństwa ONZ od lat nie może uchwalić żadnej rezolucji, która rzeczywiście wpływałaby na losy świata, właśnie przez te ścierające się interesy stałych członków Rady Bezpieczeństwa i to prawo WETA, która paraliżuje pracę tak ogromnej organizacji, jaką jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, która powinna sprawiać, że świat, w którym żyjemy, jest lepszy, bezpieczniejszy a właściwie jest sparaliżowana swoimi własnymi pracami. Ale nie o tym. Ta wizyta Siergieja Ławrowa, niezależnie od tego, ile o niej wiemy, z pewnością była ważna. Warto zwrócić też uwagę na to, że sam Siergiej Ławrow został przyjęty nie tylko przez swojego odpowiednika, ale zupełnie z pominięciem protokołu, także przez chińskiego przywódcę Xi Jinpinga. A to minięcie w protokołu w Chinach nie zdarza się często i na pewno Trzeba z tego coś odczytać. Co? Do tej rozmowy zaprosiłam Radosława Pyfela, który jest ekspertem do spraw Chin, analitykiem Azji, który ma swój kanał na YouTubie, który właśnie między innymi tę część świata analizuje. No i jedno z moich pytań właśnie jest takie, co powinniśmy odczytać z tego pominięcia protokołu i z tego, że Siergiej Ławrow został przyjęte z większymi honorami niż mogłoby to wynikać z praktyki chińskiej. Za każdym razem, kiedy e, albo w wysokiej rangi przedstawiciele Chin, e, albo Rosji udają się do Pekinu lub do Moskwy, no to mamy news dnia, e, który polega na tym, że ogłaszane jest e, Podniesienie strategicznego partnerstwa między Rosją a Chinami do jeszcze wyższego poziomu, albo jego pogłębienie, i to staje się takim miłosem dnia, i potem rzeczywiście, tak jak Pani mówi, no, w, jesteśmy trochę bezradni w ocenie czy w interpretacji tego, co się dzieje i co to tak naprawdę oznacza. No, mogę się założyć, tutaj mówiła Pani o tym, że to, że to była rzeczywiście ważny, ważna. Może, zawsze to jest ważna wizyta, i tu był rzeczywiście ważny gest ze strony Xi Jinpinga, że on z, z, jakby zdecydował się przyjąć samego Ławrowa, czyli trochę idąc. Obok takich zwyczajów dyplomatycznych, bo to była pewnego rodzaju asymetria. On jest przewodniczącym KRL, jest tą najwyższą rangą, a Ławrow jest komisją spraw zagranicznych. A najważniejsza ma być wizyta Putina, również w kolejnych tygodniach czy miesiącach, które ma przyjechać do, do Pekinu. I to jest ta najważniejsza wizyta, która nas czeka. Czy rzeczywiście na naszych oczach tworzy się teraz antyzachodnia oś? Moskwa, Pekin, możemy do tego dodać Teheran? Czy Chiny jednak skoncentrowane są na swoich interesach, wykorzystują swoich partnerów wtedy, kiedy oni im są do tego potrzebni, na przykład Moskwę, ale tak naprawdę dalekosiężnie myślą tylko i wyłącznie o własnym interesie? Rosja była, była niezwykle użyteczna, dopóki Amerykanie wspierali Ukrainę, Rosja była niezwykle użytecznym narzędziem dla Chin, dlatego że Rosja destabilizowała sytuację na Zachodzie, testowała e, na przykład spoistość tego systemu zachodniego, też sojuszy, na ile Unia Europejska, jest, ma takie same stanowisko co Amerykanie, na ile Francuzi, Niemcy też są jakby lojalni, czy do tego sojuszu przywiązani, więc Chińczycy usiedli na wzgórzu i sobie to wszystko obserwowali, a Rosja ponosiła koszt na własne ryzyko i też tak naprawdę na własny koszt. W momencie, w którym Amerykanie zaczęli odpuszczać sytuację na Ukrainie, czyli od września zeszłego roku przestali wysyłać tam pomoc. No to Rosjanie zaczęli uzyskiwać przewagę. Jak Rosjanie zaczęli uzyskiwać przewagę w Europie, to także zaczęli uzyskiwać przewagę w tych relacjach z Chinami. No i to jest jakby cała ta dynamika, o której tutaj. O której tutaj musimy powiedzieć, bo, unie, bo ta sytuacja uniemożliwia Chinom siedzenie na wzgórzu i obserwowanie walczących tygrysów. To jest takie chińskie określenie dla pewnego rodzaju triku strategicznego, że oni siedzą na wzgórzu i mówią: My się nie angażujemy, jakie stania ropa od Rosjan to kupimy, sprzętu śmiercionośnego im nie wysyłamy, dogadajcie się, nawet przedstawili własny plan pokojowy, nawet uczestniczyli w rozmowach pokojowych ukraińskich. O co Ukraińcy zabiegali, no i dystansowali się od, od te, tej inwazji, mówiąc zresztą, że to nie jest inwazja, tylko, tylko jest to konflikt. Nie używano takiego słowa. Jest to konflikt ukraińsko-rosyjski, dyplomatycznie nawet wspierano Rosję, mówiąc o tym, że rzeczywiście miała swoje powody, żeby się zachować tak, jak się zachowała, ale to dla Chin była bardzo komfortowa sytuacja. Natomiast w momencie, w którym rzeczywiście tutaj no, w, ta presja na Rosję zaczęła e, zelżała, i Amerykanie przestali wspierać Ukrainę. No to wzmogła się presja na, na Chiny i tak to teraz wygląda również w relacjach rosyjsko-chińskich. Jeżeli ten temat jest dla Was ciekawy, to cała rozmowa z Radosławem Pyfelem jest do odsłuchania na moim kanale na YouTube Koniec świata. Tamten kanał jest poświęcony tylko i wyłącznie Rosji i tego, co się dzieje wokół Rosji, inaczej niż w świecie od zera. No a na politykę Chin na pewno warto zwracać uwagę, dlatego że chociażby Ukraina i Wołody Mrzeński próbują zaprosić Chiny na konferencję po żeby przeciągnąć Chiny trochę bardziej na swoją stronę, żeby te Chiny wzięły udział w tych rozmowach, jak mógłby wyglądać plan pokojowy. Te rozmowy miałyby się odbywać bez Rosji, dlatego Chiny się nie chcą zgodzić, ale Chiny na pewno będą tu bardzo ważnym graczem, który, mogą, który może mieć naprawdę istotny wpływ na to, jak dalej potoczą się losy tego konfliktu w Ukrainie, bo tych teatrów, wojennych niestety albo teatrów potencjalnego konfliktu na świecie jest dużo więcej i z perspektywy Stanów Zjednoczonych albo właśnie z perspektywy Pekinu to ten świat zagrożeń na mapie świata wygląda w dużo bardziej skomplikowany sposób niż na mapie Europy. Na co patrzą ci ludzie? Na zaćmienie słońca, które było widoczne w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie i w Ameryce zapanował Kompletny szał, żeby zobaczyć to całkowite zaćmienie słońca. Możemy Państwu pokazać mapę, która właściwie dokładnie odwzorowuje to, gdzie było widoczne to całkowite zaćmienie słońca, nie tylko częściowe. No i rzeczywiście w tym pasie nie można było wynająć pokoju, łóżka, nic. Amerykanie na te dni, kiedy to całkowite zaćmienie słońca było widoczne, zarezerwowali absolutnie wszystko, zwalniali się z pracy, jechali 12 godzin samochodem albo jeszcze więcej, tylko po to, żeby to zaćmienie słońca w tym konkretnym miejscu zobaczyć. Nawet w tych miejscach, gdzie to zaćmienie słońca nie było widoczne jako całkowite zaćmienie, a tylko częściowe, w Stanach Zjednoczonych organizowano takie zbiorowe oglądanie tego niesamowitego zjawiska. A co to wszystko? To szaleństwo całkowitego zaćmienia słońca mówi nam, o mentalności Amerykanów. O tym opowie nam Marcin Firlej, który mieszka w Stanach Zjednoczonych od kilkunastu lat, który prowadzi swój podcast, który opisuje też w mediach społecznościowych Stany Zjednoczone pod hasłem Ameryka dla zaawansowanych. To musicie wpisać, żeby znaleźć to, co pisze Marcin, a pisze z perspektywy właśnie amerykańskiej. Nie z tego, co nam się z perspektywy Polski wydaje, że wiemy o Stanach Zjednoczonych, tylko z perspektywy tego, co Amerykanie sami mówią o sobie, więc warto posłuchać, jakie Marcin ma obserwacje jeśli chodzi o właśnie to zaćmienie słońca i to, jak Amerykanie podchodzą do takich zjawisk. Mimo 15 lat mieszkania w Stanach, wciąż zadziwia mnie, że Amerykanie potrafią zrobić z każdego wydarzenia wielką sensację. I tak, zaćmienie słońca, które w innych krajach może przejść bez większego echa, tutaj staje się wydarzeniem. I to wcale nie tylko wydarzeniem astronomicznym, ale przede wszystkim fenomenem społecznym. Okej, okay. Ja rozumiem, że zaćmienie słońca jest fascynujące, sam je oglądałam z ogródka, ale dla Amerykanów to był najważniejszy temat rozmów przez trzy dni. Jasne, zjawisko było widoczne głównie w Ameryce Północnej, jakby specjalnie chciało się zaprezentować Amerykanom, od Teksasu aż po Maine. I ledwie liznęło Meksyk i Nową Funlandię, więc. Był to fenomen niemal stricte amerykański, no ale mimo wszystko, całkowite zaćmienie mogło zobaczyć 31 milionów Amerykanów w 15 stanach. Czyli niemal tyle ludzi, ile łącznie mieszka w Grecji, Czechach i Portugalii. I niektórzy na tym nieźle skorzystali, na przykład Eagle Pass w Teksasie, jedno z miejsc, gdzie warunki do obserwacji były no niemal, wręcz idealne. Miasteczko, o którym od lat mówi się niemal wyłącznie w kontekście nielegalnych imigrantów, którzy masowo przedzierają się przez granicę, a tym razem przeżyło jednak masowy przyjazd turystów. Podobnie zresztą jak Arkansas, stan, który jeśli już trafia na czołówki gazet, to wyłącznie dlatego, żeby skrytykować go za dramatycznie niski stan opieki zdrowotnej. A tym razem stał się atrakcją turystyczną z powodu słońca. Turystów przyjechało tam więcej niż na poprzednie wielkie wydarzenie czyli otwarcie prezydenckiej biblioteki Billa Clintona, które wydarzyło się niemal dokładnie 20 lat temu. A Bill Clinton pochodzi z Arkansasu. Po amerykańskiej stronie wodospadu Niagara zamknięto ruch dla aut, żeby po ciemku nikt nie wpakował się pod samochód, a po kanadyjskiej stronie, tej ładniejszej, władze w ogóle ogłosiły stan wyjątkowy, żeby zapewnić bezpieczeństwo gapiom. Największym przegranym okazała się Kalifornia, która z reguły szczyci się tym, że jest tam bardzo słonecznie. Tym razem nie było się jednak z czego cieszyć, bo zaćmienie było na zachodnim wybrzeżu ledwie widoczne. Ale nawet tam ludzie nie mogli sobie darować obserwowania, jak nawet ten niewielki kawałek księżyca zasłonił słońce, a lokalne biblioteki rozdawały darmowe okulary ochronne każdemu, kto tylko chciał. I wiecie co? Może i to wszystko wydawać się śmieszne, szczególnie w kontekście tego, że całkiem przypadkowo zaćmienie zbiegło się w czasie ze wzrostem wyszukiwań w Google, frazy typu: Dlaczego bolą mnie oczy? Może i niektórzy przesadzili, ale w gruncie rzeczy to dobrze. Nawet zajebiście. Fajnie, że ludzie postanowili zrobić coś innego niż tylko przerzucać się argumentami, który kandydat na prezydenta ma dalej posuniętą demencję i częściej spada z roweru. Fajnie, że są jeszcze rzeczy, które potrafią Amerykanów zjednoczyć. Nawet jeśli tylko na 4 minuty. I tylko po ciemku. Mimo to, że jak powiedział Marcin, Amerykanie tak mają już dosyć polityki, że chcieli chociaż przez chwilę skoncentrować się na czym innym, no to Joe Biden i Donald Trump jednak nie dali im spokoju i również wykorzystali zaćmienie słońca w swojej kampanii wyborczej. No i to absolutnie nie dziwi, no bo reklamodawcy też nie próżnowali. Firma Nike wykorzystała właśnie to całkowite zaćmienie słońca, żeby zaprezentować logo. Nowej serii butów wschodzącej gwiazdy NBA Wiktora Łębaniamy. To jest takie uhonorowanie dla każdego sportowca, jeszcze w dzień zaćmienia Słońca, które następnym razem będzie widoczne w Ameryce Północnej za 21 lat, no to rzeczywiście takiego momentu podarować sobie nie można. I Stany Zjednoczone, Amerykanie potrafią to zrobić w taki sposób, żeby nikt o tym zaćmieniu Słońca przez następne 21 lat po prostu nie zapomniał. Życie jest sztuką wyboru, program też. To były te wydarzenia, które wybrałam dla Was do takiego szerszego omówienia. Ale żeby niczego nie przeoczyć, na koniec świata od zera jeszcze świat w skrócie. Czyli co wydarzyło się w tym tygodniu, co warto jeszcze zapamiętać. Poniedziałek, 8 kwietnia, po tym jak pękła tama na rzece Ural, 10 tysięcy domów zostało zalanych w miejscowości Orsk. 1800 kilometrów na wschód od Moskwy. Cała Rosja mierzy się z historycznymi powodziami. Mieszkańców wielu miejscowości trzeba było ewakuować, nawet w obwodzie moskiewskim, także w obwodzie czelabińskim, także o skutkach tych, tych powodzi na pewno będziecie czytać w wielu miejscach jeszcze przez wiele najbliższych dni. Wtorek, 9 kwietnia tutaj mam dla Was dwie informacje, jedna Bliżej nas się zdarzyła, bo w Brześciu, czyli na Białorusi, zmarł tam w areszcie śledczym szósty więzień polityczny Aleksandra Łukaszenki. Aleksander Kulinicz to 52-latek, podpułkownik rezerwy, który został zatrzymany za rzekome znieważenie Aleksandra Łukaszenki, ale jest to już szósta osoba uznana przez Organizację Praw Człowieka Wiasna za więźnia politycznego, która umiera w tajemniczych okolicznościach. No bo według oficjalnej wersji był to zawał serca, ale w oficjalną wersję na Białorusi nikt nie wierzy. Wtorek to także dzień, w którym rozpoczął się proces w bardzo głośnej sprawie Panama Papers. To sprawa z 2016 roku, kiedy wyciekło 11 milionów poufnych dokumentów e, finansowych dotyczących rajów podatkowych. No i myślę, że wtedy wielu, naj, wiele najważniejszych osób z całego świata zaczęło nerwowo sprawdzać nagłówki gazet, bo w rezultacie tego wycieku dokumentów i po opublikowaniu danych o kontach jego rodziny, na przykład premier Islandii musiał podać się do dymisji, a premier Pakistanu został przez sąd, przez tamtejszy oczywiście Sąd Najwyższy, pozbawiony możliwości pełnienia funkcji publicznych. Z tymi dokumenta, dokumentami wiązano też takie postaci jak Davida Camerona, Camerona, Anela Messiego czy reżysera Pedro Almodovara. Czy więcej dowiemy się w sprawie tego procesu, może niekoniecznie, ale ma on potrwać do 26 kwietnia? Środa 10 kwietnia to dzień wyborów w Korei Południowej i te wybory wygrała opozycja. Wcale nie partia rządzącego prezydenta, ale ciekawostka, bo partia rządzącego prezydenta zdobyła w procentach więcej głosów, ale po przeliczeniu na mandatu zdobyła mniej mandatów niż opozycja. Taka charakterystyka tamtejszego systemu wyborczego i jeden bohater. Wcale nie polityk, tylko szczypiorek. Po tym, jak właśnie prezydent Korei Południowej nie doszacował ceny szczypiorku, co pokazało, jak bardzo odklejony jest od rzeczywistości zwykłych ludzi i co pokazało, że po prostu nie chodzi na zakupy, ten szczypiorek stał się bohaterem wieców wyborczych. Partia opozycyjna wykorzystała zresztą ten szczypiorek, yy, uruchamiając akcję Green Onion. Challenge. I tutaj chodzi o taniec do ruchów animowanej postaci, znanej animowanej postaci. I jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja ze środy. Jeden z najbardziej oddalonych na północ regionów Norwegii zwrócił się do Komisji Europejskiej z takim pomysłem, żeby uwaga, doba miała 26 godzin. Chodzi o to, żeby ludzie mieli więcej czasu na spędzanie go z rodziną i na odpoczynek, ale nie wyjaśniono, w jaki sposób tę dobę o te dwie godziny wydłużyć. Czwartek, 11 kwietnia, tutaj aż trzy informacje: pierwsza o szczycie Trójmorza, w którym uczestniczył i wspominany już Wołodymyr Zewiński, i prezydent Andrzej Duda. Rozmawiano tam między innymi o zwiększeniu naszego potencjału odstraszania, czyli znów chodzi o Rosję i o zakusy Władimira Putina, którego polityki wciąż się obawiamy i obawiamy się tego, czy nie ma planów konfrontacji bezpośredniej z Sojuszem Północnoatlantyckim. Ale w tym kontekście ważna jest jeszcze jedna informacja, informacja z Francji, bo o ile Emmanuel Macron ostatnio stał się jednym z najbardziej ostrych krytyków właśnie Władimira Putina, zaczął mówić o przestawieniu francuskiej gospodarki na tory wojenne, zaczął mówić o wysłaniu żołnierzy francuskich, natowskich bezpośrednio na terytorium Ukrainy, no to portal Politico wytyka mu, że mówi jedno... A robi drugie. Portal Polityko zwraca uwagę na to, że może i Emmanuel Macron, bo właśnie w czwartek wmurował kamień węgielny pod budowę fabryki amunicji, której w Europie i, na, i w Ukrainie brakuje, ale z drugiej strony po cichu robi interesy z Moskwą. I dane przekazane właśnie przez dziennikarzy Politico mówią, że w tym roku ponad 600 milionów euro, czyli około ponad 2,5 miliarda złotych, Francja wydała na kupowanie gazu skroplonego. Z Rosji, właśnie. I jeszcze jedna informacja z Wietnamu, ale jestem przekonana, że Was zainteresuje z komunistycznego Wietnamu, bo tam 67-letnia miliarderka, potentatka na rynku nieruchomości została skazana na karę śmierci za defraudację. Uwaga 12,5 miliarda dolarów, co stanowiło prawie 3% PKB Wietnamu z 2022 roku. I zeznania w sprawie deweloperki złożyło 2700 osób. Sprawę prowadziło 10 prokuratorów, a deweloperka korzystała z usług 200 prawników. Dowody w tej sprawie znajdowały się w 104 skrzyniach, a te skrzynie łącznie ważyły aż 6 ton. Piątek, 12 kwietnia to jest ten moment, kiedy znów przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, tym razem nie z powodu zaćmienia słońca, ale z powodu umorzenia długów studenckich. Joe Biden sam ma ponad 80 lat, ale walczy o poparcie tego najmłodszego elektoratu stąd umorzenie długu studenckiego o wartości 7,4 miliarda dolarów. Chodzi tutaj o ponad 270 tysięcy studentów, którzy taki dług po to, żeby skończyć studia w Stanach Zjednoczonych wzięli. No i skoro kandydaci mają łącznie prawie 160 lat, to walka o młodych wyborców wydaje się być rzeczywiście Godna pochwały. A z kolei sobota to jest kolejny kandydat. Sobota 13 kwietnia to działania kolejnego kandydata w tych wyborach, w tym wyścigu do Białego Domu w Stanach Zjednoczonych. Bo Donald Trump zorganizował wiec poparcia dla swojej osoby. Ma on pokazywać właśnie to, że Amerykanie popierają go, mimo to, że w poniedziałek startuje proces w sprawie karnej. Pierwszy raz były prezydent Stanów Zjednoczonych staje przed sądem w sprawie karnej, a chodzi o rzekome płacenie, Aktorce filmów porno Stormy Daniels w kampanii wyborczej z 2016 roku, za to, żeby milczała o ich rzekomym romansie. Ale to na pewno będzie jeden z tematów w następnym świecie od zera. I żeby pokazać, jak te wszystkie tematy nam się przeplatają, to końcówka tego tygodnia to jest też wizyta Olafa Szolca w Chinach, o których mówiliśmy w kontekście Rosji. Ale Chiny, tak jak powiedział nasz ekspert, grają swoją grę i walczą tutaj. O bycie jednym ze światowych mocarstw, które będą wyznaczały w przyszłości światowy porządek, więc Chiny też na pewno będą częstym tematem świata od zera. I to już koniec tego autorskiego przeglądu najważniejszych i najciekawszych wydarzeń ze świata z tego tygodnia. Staraliśmy się przygotować to tak, żeby wszystko było dla Was zrozumiałe. W mniejszej pigułce, w większej pigułce, te wydarzenia, które uznaliśmy za. Ważniejsze. No i będziemy spotykać się teraz co niedzielę właśnie w świecie od zera. Głównym sponsorem kanału Zero jest Rocket Jobs PL, twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.